Witajcie na kanale Mathematics. W poprzednim odcinku opowiadałem Wam o tym, jak się dostać z punktu A do punktu B w jak najbardziej optymalny sposób, tym bardziej, jeżeli się podróżuje na przykład wolniej w wodzie i szybciej na lądzie, w jaki sposób mam rozłożyć drogę lądową i drogę wodną. W dzisiejszym odcinku pytanie będzie bardzo podobne, ale odcinek będzie o wiele bardziej ciekawy, gdyż z tym problemem wiąże się bardzo fajna, ciekawa historia związana z arogancją, wyzwaniami, z geniuszami matematycznymi XVII wieku. Zapraszam Was na odcinek o brachistochronie. Brachistochrona, czyli po grecku chronos. Chronos, może wiecie na zegarki, gdy się mówiło chronometry, czyli po prostu czas. Natomiast brachistos z greckiego to oznacza, nie oznacza to największego, najstarszego brata brachistos, to oznacza najkrócej. Na przykład, o. No, brachiozaur raczej nie był najkrótszym dinozaurem. Ale to nie jest to samo źródło słowa. Brachistos, najkrócej, czyli najkrótszy czas. Przedstawię ten problem słowami jego autora, który w 1696 roku wysłał do żurnala matematycznego taki oto list. Ja, Johann Bernoulli, zwracam się do najbardziej błyskotliwych matematyków na świecie. Nic nie jest bardziej atrakcyjne dla inteligentnych ludzi niż porządny, trudny problem, którego możliwe rozwiązanie da sławę i pozostanie pomnikiem. Podążając za przykładem Pascala, Fermata i tym podobne, mam nadzieję zdobyć wdzięczność całej społeczności naukowej poprzez postawienie przed najlepszymi matematykami naszych czasów problemu, który przetestuje ich metody i siłę ich intelektu. Jeśli ktoś przekaże mi rozwiązanie proponowanego problemu, publicznie oświadczę, że zasługuje na pochwałę. Ciekawe jest tutaj nawiązanie do Pascala i Fermata, tych dwóch jegomości, którzy wymieniali między sobą listy na temat starożytnego problemu gry w bala, no i później rozwiązanie tego problemu stało się podstawą do stworzenia gałęzi matematyki zwanej prawdopodobieństwem. No ale wracając do problemu, Bernoulli pisze dalej tak. Biorąc pod uwagę dwa punkty A i B w płaszczyźnie pionowej, jaka jest krzywa wyznaczona przez punkt, na który działa tylko grawitacja, która zaczyna się od A i osiąga B w najkrótszym czasie? Innymi słowy, jest to zadanie matematyczno-fizyczne, bo słyszymy tutaj słowo grawitacja. Jeżeli na przykład chcemy tu puścić jakiś obiekt, na który działa właśnie tylko siła grawitacji, w jaki sposób, po jakim torze on powinien tutaj się dostać z A do B, żeby było jak najszybciej. Czy będzie to prosta, czy tak będzie najszybciej. Można tutaj spuścić taką małą piłeczkę i zobaczymy, czy w jaki sposób ona się tutaj toczy. O! A! Prawie się udało do samego końca, ale chyba rozumiecie, o co chodzi, prawda? Właśnie w tym celu mam swoją drukarkę 3D. Wydrukowałem tutaj właśnie punkt A, punkt B tutaj na samym końcu, no i nasza prosta, sami zobaczcie. Zaraz zrobimy sobie tutaj wyścigi. Co można powiedzieć o tej prostej? Nie wiem, czy jest najszybsza, ale zdecydowanie jest najkrótsza, prawda? To jest najkrótsza droga między A i B. No ale ktoś może powiedzieć, słuchaj, zaczekaj, to może być najkrótsza droga, ale pamiętaj, grawitacja działa tutaj prosto w dół, więc może da się takiemu obiektowi trochę przyspieszyć na początku, trochę nabrać pędu, a dopiero później go tak jakby wypoziomować i tym rozpędem dojdzie do B szybciej. Mniej więcej w ten sposób. Co można powiedzieć o tej prostej? No cóż, o wiele większe tutaj nachylenie na samym początku. Obiekt będzie miał bardzo duże przyspieszenie w porównaniu z tym. Natomiast nachylenie powoduje wydłużenie tej krzywy. Czyli to jest taka walka między nachyleniem a długością. No i jaka krzywa taką batalię wygra? Może ktoś by był zupełnie szalony i może taką by wymyślił. O, też nie wiadomo. Więc takie było pytanie postawione w 1696 roku przez Bernoulliego. No ale polska Wikipedia tutaj trochę się myli, gdyż nie było to pierwszy raz, może była niekompletna, że tak powiem, ponieważ 60 lat wcześniej już Galileusz pracował nad rozwiązaniem tego problemu. Jego problem był troszeczkę inny. Pytanie było, w jaki sposób, jaka krzywa nadaje największą prędkość obiektowi, który jest, powiedzmy, gdzieś tam zrzucony. No ale największa prędkość jest tutaj równoznaczna z najkrótszym czasem, więc to teoretycznie jest dokładnie to samo
ten sam problem. No i Galileusz uznał, że jest to chyba część okręgu. Także A i B miałyby leżeć na jakimś takim większym okręgu i ta droga mogłaby być najszybsza według Galileusza, ale jak sam stwierdza w swoim artykule Dwie nowe nauki, pewnie być może się myli, że jest jakaś szybsza droga, tylko że potrzebna jest jakaś wyższa matematyka, żeby to określić. No i jedyne co stwierdza to to, że taka droga byłaby zdecydowanie szybsza niż tutaj po prostej, prawda? No ale Galileusz wiedział co nieco o takich prostych, o rampach, gdyż tego jego słynne już eksperyment, gdy po prostu spuszczał tutaj takie piłki i oszacowywał w ten sposób przyspieszenie ziemskie. Tak czy inaczej, pytanie jest postawione, matematycy głowią się. Tymczasem ja wydrukowałem dla Was właśnie tutaj te drogi, jak sami widzicie. Zaraz zrobimy sobie tutaj wyścigi, ale zanim to może jeszcze wróćmy do historii, gdyż jest to do nas dosyć ciekawa, no i ma puentę. No więc Bernoulli dał matematykom na rozwiązanie tego problemu pół roku. Leibniz podobno jeszcze się ubiegał o przedłużenie tego terminu na kolejne półtorej roku, więc no nie tylko studenci przychodzą do profesorów i proszą o przedłużenia. Tak czy inaczej, problem w końcu trafił do samego Isaaca Newtona, który jak przysiadł o 16, tak do 4 nad ranem pracował i rozwiązał ten problem. Przepraszam, baterie już mi się wyczerpały w moim mikrofonie, tak długo już nagrywam, mam nadzieję, że mnie słychać w porządku. Gdy Newton się obudził, wysłał swoje rozwiązanie do Bernoulliego anonimowo i również anonimowo opublikował w żurnalu filozoficzne sprawozdania, okraszając to również takim cytatem. Nie lubię być dręczony i drażniony przez cudzoziemców o rzeczy matematyczne. Uwielbiam opowiadać tą historię moim studentom. Mam nadzieję zawsze ich zachęcić w ten sposób do matematyki, do wykładu. No bo pokazuje tutaj przede wszystkim wyższość i geniusz umysłu Newtona, który ten problem rozwiązał w 12 godzin, podczas gdy Bernoulli w 2 tygodnie, podczas gdy inni nawet dłużej albo w ogóle. To po pierwsze, a po drugie pokazuje jego ogromne ego. No bo po pierwsze wysyła to anonimowo, a po drugie pisze: nie drażnijcie mnie tymi błahostkami matematycznymi, wy poddani mi naukowcy. To pokazuje również bardzo dobrze charakter Isaaca Newtona, który już nie pierwszy raz w ten sposób odzywał się, w ten sposób zachowywał się odnośnie innych matematyków, innych naukowców, zwłaszcza jeżeli chodzi o jego rywalizację z Leibnizem właśnie o prym, o to kto wynalazł, kto pierwszy stworzył rachunek różniczkowy i całkowy. Ale o tym już w zupełnie innym odcinku. Zdecydowanie Isaac Newton był super geniuszem, Bernoulli też był geniuszem, może trochę poniżej, no ale to nie przeszkadzało tutaj jakąś taką degradację intelektualną, nawet na tym najwyższym poziomie, którą okazywał właśnie Newton. A teraz już nie będę tego przedłużał. Zapraszam Was do obstawiania, która piłka spadnie najszybciej. Czy po tej trasie, trasie numer 2, czy po trasie numer 3. Oczywiście ta prosta trasa to jest najkrótsza. Ta tutaj piłeczka zdobędzie największy rozpęd na początku, będzie się poruszać najszybciej, ale ma znowu najdłuższą trasę, czy może tutaj po środku. Jesteśmy w Las Vegas, więc możecie obstawiać pieniądze. Zaczynamy eksperyment. Także zdecydowanie ta środkowa wygrała. Jak ona jest stworzona, jak ona jest wyprofilowana, jaka funkcja tworzy tą właśnie krzywą, to dowiemy się już w kolejnym odcinku, ale ja zawsze staram się zachęcić moich studentów właśnie takimi historycznymi smaczkami i takimi demonstracjami, żeby może chętniej weszli w wykład matematyczny, no który już jest na ogół ciężką intelektualną pracą i wymaga trochę więcej skupienia niż takie tutaj zabaweczki.
No cóż, to jest koniec 22 odcinka, trochę krótszy, ale może to zachęci do ludzi do oglądania, do subskrybowania kanału, a ja już się z wami żegnam i jak co tydzień w środę na koniec 22 odcinka wiszę wam 22 pompki. W szczytnym celu potrzebuję 1000 subskrybentów do setnego odcinka, mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Dzięki za oglądanie, kibicujcie mi, gdyż ostatnio te 21 pompek ledwo zrobiłem, a ja próbuję zrobić je wszystkie za jednym razem. Dzięki za oglądanie do samego końca, trzymajcie się, cześć! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
Trzymajcie się. Cześć.